witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na długo obiecywany film, a więc podsumowanie mojej przygody z hybrydami. Filmik ten dedykuję zarówno osobom, które jeszcze nigdy nie robiły hybryd, ale się nad tym zastanawiają, jak również tym osobom, które jak najbardziej z hybrydami są za pan brat, tylko nie używały jeszcze choćby lakierów kilku firm, o których ja tutaj dzisiaj będę mówić. Zapraszam was gorąco do oglądania. Słuchajcie, w tym filmie chcę zarówno jakby zrobić wam takie mini recenzje tych produktów do robienia hybryd, które posiadam, jak i opowiedzieć wam jakby co się zmieniło od początku robienia moich hybryd, jakie robię w tym momencie, dlaczego tak, a nie inaczej i na czym się przejechałam. I zacznę od recenzji lampy. Ja lampę dostałam w zestawie od Cosmetic Zone. Zestaw ten kosztuje 200 zł i w skład jego wchodzi tak naprawdę wszystko do robienia hybryd, a więc wiecie, tam cleaner, aceton, patyczki, klipsy, lakiery i tak dalej, i tak dalej. I wtedy taki zestaw, no mówię, kosztuje 200. Sama lampa kosztuje 100. W związku z tym, jak się pewnie szybko możecie domyślić, lampy samej kupować w mojej ocenie, przynajmniej tutaj w Cosmetic Zone się nie opłaca, albo na odwrót, albo po prostu opłaca się kupić zestaw. Choć on w regularnej niby cenie kosztuje 269, ale ja hybrydy robię od września i od września jego cena to te 200. I lampa, którą ja mam, to jest lampa 24-watowa, taka mostkowa. I jak kupowałam, znaczy kupowałam, ja tego nie kupowałam, ja to dostałam, ale jak wybierałam tąże lampę, ten zestaw, w ogóle tą firmę, to wiele osób mi mówiło, że ta lampa jest kiepska. To znaczy, że w ogóle lampy o tej konstrukcji są kiepskie, że one mogą źle utwardzać, że jednak lepsze są lampy mocniejsze, te pełne, te zabudowane. Ja powiedziałam, że nie. Ja spróbuję, ja zobaczę. I mam tą lampę od września jej używam. Ona tak wygląda, czyli jest płaska, zajmuje bardzo mało miejsca. Mamy do niej kabel USB, normalnie podłączona do prądu. I ona jest na nóżkach, więc jest to mostek. Tak wygląda od spodu. I czy ta lampa dobrze utwardza? Czy ona dobrze utwardza, czy nie ma sytuacji, że lakier się marszczy i dzieją się jakieś inne dziwne rzeczy, o których ewentualnie gdzieś można poczytać w internecie? Tak, ta lampa bardzo dobrze utwardza, te dziwne rzeczy się nie dzieją. Oczywiście potem do tego dojdziemy jakby w rozdziale tego filmu błędy, które popełniłam. Jeżeli się źle nałoży lakier, za dużo się go nałoży, źle się go utwardzi i on spłynie na bok, no to wtedy święty Boże nie pomoże. To wtedy, z tego co wiem, każda lampa spowoduje nam to samo, a więc po prostu nam zmarszczy ten paznokieć. Ale to jest wina aplikującego, a nie lampy. Lampa jest bardzo dobra, z lampy jestem bardzo zadowolona, ale jest pewien haczyk odnośnie jej i pewnie już mogłyście się zorientować jaki. Kiedy wam ją prezentowałam, pokazałam wam jedną nóżkę. A co z drugą nóżką, która powinna być tu? Druga nóżka jest tu. Niestety te zawiesiki, które trzymają tą nóżkę, to jest po prostu plastik. Plastik stosunkowo cienki, który mi najzwyczajniej na świecie po ludzku się wyrobił. Odpadł jeden z tych zawiasików i wklejenie tego zawiasika, tak sobie to nazwijmy, powoduje, że z kolei później nie można za bardzo tego wsadzić, bo to sprężynuje, więc wtedy wyłamał się drugi zawiasik, który jest też już w tym momencie przyklejony. Więc jedyne co mi pozostaje, to jakoś przykleić to na stałe i w tym momencie już lampa ta nie zajmuje aż tak mało miejsca, no bo będę musiała ją trzymać zawsze w tej pozycji rozłożonej. Taka jest smutna prawda, natomiast lampa jako produkt spisuje mi się bardzo dobrze i nie zamierzam absolutnie inwestować w żadną inną lampę, dopóki ta jakby się, no nie wiem, nie wykończy, nie zepsuje. Radzę sobie tak, że po prostu coś sobie podstawiam pod tą, tak trochę wiecie, mało profesjonalnie, ale szczerze, na moje warunki domowe, jeżeli to mi dobrze utwardza, to naprawdę nic innego nie jest mi potrzebne do szczęścia. Niemniej jednak lojalnie uprzedzam, że taka sytuacja miała miejsce. No a teraz przejdźmy do lakierów, do baz i jak to w ogóle wszystko wygląda. Pierwsze hybrydy, które miałam, to hybrydy z Cosmetic właśnie Zone. Z tego zestawu potem dokupiłam jeszcze jeden lakier. Mam też bazę i top. I czym charakteryzują się te produkty? Charakteryzują się czymś zupełnie innym, a raczej są zupełnie innymi produktami, jak choćby produkty z Neonaila.
Dlaczego? Po pierwsze, kosztują lakiery po 17 zł. Wszystkie inne, Neonail, Similac, Indigo, to jest 29. Tutaj mamy 17, więc ta cena na dzień dobry jest niższa. Po drugie, te lakiery są rzadsze, przynajmniej od Neonaila, bo do tego głównie się porównuję, ponieważ z Neonaila również posiadam dokładnie taki sam kompletny zestaw. Są dużo rzadsze i automatycznie mają dużo mniejsze krycie. W związku z tym, aby uzyskać pełne krycie tymi lakierami, należy nałożyć albo 3-4 cieniutkie warstwy w zależności od koloru, lub 2 cieniutkie i trzecią grubszą warstwę. Jeśli chodzi o łatwość aplikacji tego lakieru, to przez to, że jest on rzadkim lakierem, trzeba uważać, aby on po prostu nie wypłynął poza płytkę paznokcia. Natomiast maluje się elegancko i przy tak rzadkim lakierze ma się większą, ja mam większą, bo wszystko jest z mojego, słuchajcie, punktu widzenia, rzecz jasna w tym filmie, mam większą precyzję odnośnie malowania cienkich warstw. Bo generalnie już się przekonałam na własnym przykładzie, że cienkie warstwy w hybrydach to coś, co jeżeli zlekceważymy, to nam da dużego pstryczka w nos i po prostu paznokcie będą do kosza, będą do robienia jeszcze raz. Więc tutaj jestem w stanie bez najmniejszego problemu tymi lakierami właśnie uzyskać te super cienkie, dobrze utwardzone automatycznie warstwy. Jeśli chodzi o bazę i top. Top mam no wipe, a więc top, który nie wymaga już odtłuszczania, bo jest on bez tej, wiecie, warstwy dyspersyjnej, tak? Mój mózg nie może zapamiętać tego słowa. Baza i top wraz z lakierami nie stanowią tytanowej płytki paznokcia. Ja to sobie tak nazywam. Czyli nie utwardzają tego paznokcia w jakiś znaczący sposób. Ten paznokieć jest w miarę elastyczny. I jeżeli generalnie mamy twarde paznokcie, to super. Natomiast jeżeli nasze paznokcie jakby już na dzień dobry są paznokciami miękkimi, to może ten zestaw być dla nas za miękki. Po prostu nie utwardzi to super płytki paznokcia. Oczywiście ta płytka jest utwardzona, no bo jest to logiczne przez nałożenie tylu warstw produktu, ale wiecie, to nie jest to, co możemy stukać po biurku i będzie aż słychać. Czyli teoretycznie można byłoby powiedzieć mniejsza wytrzymałość, mniejsza cena. Jak z trwałością? No więc moi drodzy, ja hybrydy jakiejkolwiek firmy najdłużej miałam na paznokciach 9 dni. Nie pytajcie i nie kopiujcie. W związku z tym nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy te lakiery by wytrzymały te 3-4 tygodnie. Podobno nie. Podobno te lakiery są mniej trwałe i utrzymują się bez problemu do 2 tygodni, niekoniecznie do 4. Czy jest jakiś plus? Tak. I jest on gigantyczny. Te produkty, jeżeli zakładamy, że chcemy, tak naprawdę nie ma znaczenia, jak ściągamy hybrydę, czy będziemy moczyć je w acetonie, paznokcie, czy będziemy spiłowywać. Te produkty, najlepiej łączone razem, a więc baza, top i lakiery z Cosmetic Zone, gwarantują nam ekstra, hiper szybkie ściąganie hybryd. Paznokcie zawinięte, oczywiście top spiłowujemy, delikatnie wystarczy go spiłować, naprawdę delikatnie, co zajmie dosłownie sekundę, bez jakiegoś specjalnego wczucia w temat. Następnie paznokieć, wacik nasączony acetonem, folia aluminiowa, klipsik, 5 minut i wszystko nam się złuszcza. Wszystko nam się złuszcza. Wystarczy dotknąć patyczkiem drewnianym. Nie trzeba kopytka, nie trzeba cudów, nie trzeba moczyć tych paznokci 10 minut, nie trzeba siedzieć 15 minut w ten sposób. To po prostu schodzi w 5 minut. I w momencie, w którym ściągam ten klips, część już tego lakieru jest w ogóle na tym waciku. I ja już nawet nie muszę tego dotykać, wystarczy polerka, przejechać tylko patyczkiem, tutaj odhaczyć polerka, paznokcie są gotowe do nowych hybryd. I to jest ich ogromny plus. I to jest coś, czym one się znacząco wyróżniają w stosunku do wszystkich innych lakierów, jakich dotychczas używałam. Dlatego, jeżeli ktoś by mnie pytał, komu ja bym je poleciła, to powiedziałabym, że poleciłabym je na początek przygody z hybrydami. Dla osób, które nie są zainteresowane hybrydami na 4 tygodnie, ale wystarczy im, nie wiem, 10, 12, 14-dniowa trwałość, ale nie chcą też, wiecie, siedzieć i po prostu ściągać tych hybryd nie wiadomo ile czasu,
bo te hybrydy zejdą Wam po prostu bez problemu. Przez to, że tak łatwo te produkty się odmaczają w acetonie, one też łatwo się spiłowują. Po prostu one nie są super twarde. I takie jest rozwiązanie jakby tej zagadki. Ja sama dokupiłam sobie jeden lakier z Cosmetic Zone właśnie dlatego, że je naprawdę polubiłam. Że one, ta łatwość ich ściągania jest naprawdę okej. I dokupiłam ten lakier, żeby go łączyć z inną bazą, innej firmy, innym topem. I dalej będę sobie co jakiś czas kupować lakiery właśnie tej firmy. Tak jak wspomniałam, jeżeli mamy miękką płytkę paznokcia, to ten zestaw może nas nie zadowolić. Ja zawsze mam miękką płytkę paznokcia. Od zawsze mam miękką płytkę, od zawsze mam rozwajającą się płytkę, od zawsze mam problematyczną płytkę paznokcia, która lubi się łamać i tak dalej, i tak dalej. Niestety, na 99% fakt moczenia, nawet 5-minutowego w acetonie, tak częstego moczenia, bo trochę często robiłam te hybrydy, spowodował, że ta płytka zrobiła się ekstremalnie miękka. Tak miękka, że niestety ten zestaw z Cosmetic Zone, ta baza, ten top, przestały mi wystarczać. No to nie dawało mi tej twardości paznokcia, jakiej ja oczekuję. Dlatego zainwestowałam w tak sławne produkty od Neonaila, a więc Hard Base, Hard Top, no jak już Neonail. Te dwa produkty, no to musiałam dokoptować lakierami z tejże firmy, prawda? Żeby móc sprawdzić, jak to wszystko ze sobą współgra. No i tutaj już zaczynają się wydatki i to jest dla mnie chyba największy minus hybryd, że to po prostu diabelnie dużo kosztuje. Top i baza, nie pamiętam po ile, chyba też po ponad 3 dychy, lakiery po 30 zł, dobra 29, więc to już się robią konkretne pieniądze. No i jak jest z tym topem i z tą bazą? Więc powiem Wam, że faktycznie ta płytka jest twarda, faktycznie robią te produkty coś, czego nie robią produkty z Cosmetic Zone, ta baza i ten top, to bankowo. Są dużo, dużo gęstsze od Cosmetic Zone, co teoretycznie wydaje się plusem. I pewnie jest, dla bardzo wprawnej ręki. Moja ręka nie jest wprawna, ma tendencję do kładzenia zbyt grubych warstw. No i tutaj się okazało, że szczególnie w przypadku tych przeźroczystych produktów to stanowi problem, ponieważ ja sobie nie zdawałam sprawy, że nakładam za grubo. I później tu się tworzył taki, wiecie, kręcę tymi dłońmi w trakcie robienia tych hybryd, to spływało i tutaj, centralnie tu, miałam wiecznie taką gulkę. Więc sposób łatwości aplikacji powiedziałabym, że już Neonail to jest o 2 stopnie wyżej od Cosmetic Zone, w mojej rzecz jasna ocenie. Więc lakiery z Neonail mają dokładnie tym samym się charakteryzują, co ten top i baza. Są gęstsze. Automatycznie mają dużo lepsze krycie jak lakiery z Cosmetic Zone. I teoretycznie są w jakimś stopniu lepsze, ale tutaj okazało się właśnie problemem to, że nakładam jakby zbyt grube warstwy. No i dosyć brutalnie się przekonałam, jak można zepsuć hybrydę, kiedy nałożyłam na tyle grubą warstwę, że stało się coś tak bardzo popularnego w internecie pewnie, jak sfalowanie. Niestety, zepsułam sobie paznokcie i to było straszne, bo długo je robiłam i później musiałam ściągać. Ponieważ po prostu tu się zmarszczyło. Za grubo zrobił się bąbel powietrza, warstwy nie były odpowiednio utwardzone i nie była to kwestia lampy, nie była to kwestia produktu, była to tylko i wyłącznie kwestia braku umiejętności i braku wyobraźni przy aplikacji tych produktów. Więc jest to tylko i wyłącznie moja wina. I powiem Wam, że te lakiery są ok, ja dzisiaj choćby mam jeden z nich, ale one mają takie plusy i minusy. Jak czym bardziej wprawna ręka, tym jakby lepiej mi idzie nakładanie ich. Wyjątek stanowi lakier brokatowy w kolorze Champagne Kiss, który jest totalnym nieporozumieniem, ale o tym może Wam już opowiem kiedy indziej, może w jakimś vlogu jakby więcej. To jest glut z brokatem, który się nierównomiernie nakłada. Tak łatwo zepsuć paznokieć mi, nakładając to, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, tak grubo mi się tego nałożyło, bo chciałam, żeby równomiernie ten brokat był, że po prostu później odpadło mi wszystko od paznokcia, więc... Ale to znowu jest kwestia wprawy. Generalnie dla osób, które nie mają cierpliwości i wprawnej ręki, ten lakier, ten brokatowy, to już absolutnie Wam mówię, nie kupujcie, szkoda Waszych 30 zł, serio.
już lepiej kupić semilaka, co ja tu mam? Semilak, Blueberry Kiss, też lakier z brokatem, ale z kryciem, też gęstawy, ale już dużo prostszy. No co tutaj to jest pyłek do końca, a nie brokat jako taki. Ale no nie, 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 to jest w ogóle porażka. No a jak, moi drodzy, ze ściąganiem? No i tutaj doznałam pewnego szoku, no bo no niby droższe, ale Neonail słynie z tego, że te lakiery są bardziej trwałe, niby jak opanujemy, mniej warstw trzeba nałożyć, no niby się wydaje, że powinny być lepsze od Cosmetic Zone, tak? Z tego przynajmniej co mówię. No i pewnie są, tylko że ściąganie ich to jest dla mnie katorga. Ściąganie poprzez aceton, bo od tego jakby zaczynałam, to był obłęd. Ja spiłowałam top, tym razem trochę dokładniej, jak w przypadku Cosmetic Zone. Włożyłam ten paznokieć, wiecie, w ten klipsik, w to wszystko. 5 minut podglądam, Cosmetic Zone już by się złuszczył, a tutaj nic, paznokieć bez zmian. Po 10 minutach okazało się, że nie, jednak trzeba dopiłować lakier. I teraz być może powiecie, że część z Was ma inne jakby doświadczenia, no tylko że nigdy nie porównamy, jak dobrze dopiłowany jest lakier jakby między sobą i jak dobrze to wszystko oplata płytkę paznokcia. Dla mnie lakiery z Neonaila do ściągania poprzez aceton to problem. To długotrwały, że się tak wyrażę, problem, to już jest dużo bardziej upierdliwe. I to powodowało, że znowu tą płytkę paznokcia musiałam moczyć w acetonie i to sporo więcej czasu, niż miało właśnie to miejsce w przypadku lakierów z Cosmetic Zone. No i teraz jakby dochodzimy do clou, że ja już nie ściągam acetonem. W związku z tym, że ta moja płytka zrobiła się tak miękka przez najprawdopodobniej aceton, przez to spiłowywanie, przez to gnębienie tego paznokcia, zrezygnowałam całkowicie ze ściągania paznokcia acetonem. Alternatywą dla acetonu jest aceton z lanoliną, a więc takie duo, które również generalnie bez problemu możemy kupić i w tym moczyć płytkę. I wtedy ta lanolina, tam wiecie, mniej agresywnie wpływa, nie chce się wymądrzać, no coś tam dobrego robi. Natomiast ja już sobie odpuszczam. Ja przechodzę na całkowite spiłowywanie. Upierdliwe? Tak. Długotrwałe? Tak. Ale przynajmniej nie niszczy mi tak paznokcie. Takie jest moje zdanie. I w związku z tym, że przeszłam na całkowite spiłowywanie, dochodzimy do właśnie mojego hitu, odkrycia, w ogóle przełomu, a więc do bazy proteinowej z Indigo. W tym momencie aplikuję bazę proteinową z Indigo, następnie aplikuję lakiery do wyboru do koloru. Raz Cosmetic Zone, raz Neonail, raz Pierre Rene, raz Hyodo, raz Ingrid i wykańczam to topem z Neonaila. Gdzie jest mój top? Hard topem z Neonaila. W tym momencie tak wygląda to, co aplikuję na paznokcie. A jak wygląda ich ściąganie? Spiłowywuję, aż spiłuję do bazy. I wtedy już wiem, że to zostało po prostu dobrze przeze mnie oczyszczone. Chyba dam komuś medal, kto dotrwa do końca tego filmu. Dobrze zostało to przeze mnie oczyszczone i mogę dalej działać, a więc robić sobie hybrydy od nowa. I z tą bazą jest tak, że spiłowujemy wszystko do bazy i możemy zostawić resztki tej bazy na paznokciu. Tylko to, co musimy zostawić na paznokciu, to musi być coś, co tam bardzo dobrze siedzi. Więc jeżeli ta baza nam odchodzi na przykład, albo widzimy, że ona ma ochotę się spiłować, to spiłowujemy. Wystarczy, że zostawimy na środku i tak w ogóle polecają, bo ja tam się trochę douczyłam w tej kwestii, tak w ogóle poleca to robić Indigo. Żeby na przykład zostawić tej bazy tylko na środku paznokcia i wtedy przystąpić do kolejnego robienia hybryd. Docelowo chcę kupić top z Indigo, czyli w ogóle chcę zrezygnować z topu z Neonaila, no ale to nie wiem po prostu jak zda egzamin, mówię Wam na tym etapie, na którym jestem teraz. I co jest takiego wyjątkowego w tej tak rozsławionej bazie? Ona ma bardzo mocno, i to robi, bardzo mocno utwardzać płytkę paznokcia. To jest taka baza, która już naprawdę daje efekt tytanu. Ta baza jest też polecana osobom, które absolutnie nie robią hybryd, które nie mają wcale ochoty robić hybryd, tylko po prostu chcą mieć zapuszczone paznokcie, bo ona utwardza i pozwala automatycznie tą płytkę paznokcia elegancko zapuścić. I to, co mi się jakby w tej bazie podoba, to łatwość jej aplikacji, to, że faktycznie ona utwardza i że wierzę, że ona tam pomaga temu paznokciowi i tak dalej, i tak dalej.
bez problemu mi się spiło, wywuje te paznokcie, znaczy bez problemu, no to trwa mnóstwo czasu. I tutaj od razu chcę Wam powiedzieć, że najlepszym pilniczkiem dotychczas jest mój ukochany pilniczek z Rossmana, to jest już takie, wiecie, na pograniczu końca tego pilniczka żywotności, czyli ten For Your Beauty do twardych paznokci. Miałam pilniczek z Cosmetic Zone, miałam inne i nic nie daje rady tak jak ten pilniczek, bo tym pilniczkiem sobie nie ranię tutaj skórek, kiedy spiłowywuję lakier i tak dalej. To tak mianem spiłowywania. No i co jeszcze robi takiego wyjątkowego ta baza? I co sprawiła, że ja się tak do niej mocno przekonałam? Moi drodzy, baza plus szablonik, najtańszy szablonik, daje przedłużenie paznokcia. I to przedłużenie naprawdę banalne. Ja w ogóle jestem bardzo mądra, bo jako osoba nagrywająca na YouTube, znająca YouTube, stwierdziłam, że nie będę oglądała żadnego tutorialu, tylko zrobię tak jak czuję. I zrobiłam tak jak czuję, potem musiałam poprawiać, bo oczywiście źle zrobiłam. Nie był gładki ten paznokieć, nie był on równy. Natomiast przedłużanie paznokci na tej bazie generalnie no, jest banalnie proste. Po prostu wkładamy ten szablon pod płytkę, nakładamy tą bazę, przeciągamy warstwę, żeby to połączyć. Potem dokładamy, spiłowujemy zarówno kształt paznokcia, jak i właśnie to, co ja wtedy zepsułam, a więc to, żeby on był, wiecie, no prosty. Znaczy od nas należy, czy będzie ta krzywa C, czy nie. Ja akurat lubię po prostu proste paznokcie. Wyrównujemy i gotowe. Tą bazą producent mówi, że możemy przedłużać paznokcie do 3 mm. Ja przedłużyłam znacznie więcej, tylko dosyć mocno spiłowałam. Ale słuchajcie, mój paznokieć kończy się tu. Czyli cały ten obszar to jest przedłużone. Nałożyłam jej dosyć grubo, także te paznokcie tutaj spod spodu, jedne są grubsze, drugie są cieńsze. Wiecie, no robiłam to generalnie po raz pierwszy, ale mam długie paznokcie, które łatwiej się maluje i tak dalej. Jest tylko jeden minus, który odkryłam pod światło. Czyli, że przez to, że ta baza jest przeźroczysta, będzie jakby prześwitywać jakby mniejsze, wiecie, krycie. I ja zamierzam sobie poradzić tak trochę po swojemu, a mianowicie podmalować jej od spodu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jeżeli tutaj ktoś zna sposób właśnie na to, żeby to nie prześwitywało, że tu jest mniejsze krycie w tym miejscu utwardzenia, do robienia tego paznokcia, to bardzo w ogóle proszę o poradę. I ta baza jest dla mnie czymś, z czego zamierzam korzystać. Zamierzam przedłużać paznokcie. A jak wygląda potem ściąganie? Jak spiłowujemy, bo już to robiłam przez to, że poprawiałam, spiłowuję top, spiłowuję lakier, spiłowuję bazę po moim paznokciu, zostawiam to, co tam, wiecie, jest i zostawiam cały ten fragment utwardzony, znaczy ten przedłużony, przepraszam. I tego już nie muszę spiłowywać. Jeżeli zrobi mi się jakiś dołek, no to wtedy uzupełniamy tą bazą, bo ta baza generalnie jest jakaś tam samopoziomująca się. Czyli ona jeszcze dodatkowo ma nam wygładzać, wiecie, no po prostu samo poziomować się. Więc ja z tej bazy jestem zadowolona bardzo i w tym momencie moja największa jakby podjarka jest strona produktów Indigo. Korzystam z niej, będę z niej korzystać, zamierzam właśnie, tak jak powiedziałam, dobrać, bo to mam dostać na urodziny od Paulinki, top, lakier i chcę też ten primer bezkwasowy i to w tym momencie zamierzam iść. Zamierzam po prostu iść w stronę w tym momencie Indigo, ponieważ i pyłki od Indigo, które uważam, że są najlepsze z tych wszystkich pyłków, które miałam, i ta baza na tyle jakby mnie zachwycają w stosunku do innych produktów, innych firm, że zamierzam teraz iść w tą właśnie firmę i popróbować zobaczyć, jak to mi zda egzamin. I powiem Wam, że już generalnie myślę, że kończę. W ogóle ten film jest tak długi, że to aż trochę obciach, ale ja go nie zrobię krótszego, bo ja za dużo gadam i za bardzo chcę, jakby wiecie, Wam o wszystkim opowiedzieć. Najwyżej polecam 1,5 razy przyspieszone moje gadanie, brzmi jeszcze lepiej. No i co? I jestem po prostu bardzo zadowolona. To jest tak twarde, to co jest przedłużone, jest tak twarde, że tutaj wątpię, żeby to miało szansę jakby się zepsuć. Jeśli chodzi jeszcze o lakier z Pierre René, Ingrid i Hyodo, wszystkie te lakiery są bardzo dobre, ten z Ingrid w ogóle rewelacyjnie się nakłada, ten z Pierre René rewelacyjnie się spiłowuje i nakłada, ten z Hyodo też jest ok, więc tutaj te lakiery zdecydowanie polecam, one są bardziej gęste, generalnie najrzadsze są właśnie te z Cosmetic Zone. Pilniczek zdecydowanie Rossmann, to na pewno mogę Wam przekazać od siebie.
I kończę. I tak to w tym momencie wygląda. Jeżeli macie jakimś cudem do mnie jakieś pytania na temat właśnie tych produktów, które Wam pokazałam, to piszcie, wiecie, że ja na każdy komentarz odpisuję. Jeżeli macie dla mnie jakieś porady, konkretne porady, to piszcie, bo na pewno część z Was wie po prostu tyle razy więcej niż ja na temat hybryd, więc ja jestem tutaj, jak to się mówi, pojętnym uczniem. Proszę pisać, ja chętnie każdą poradę przyjmę sobie do serca i skorzystam z niej. Także po prostu piszcie i bardzo jestem ciekawa, czy może kogoś w ogóle przekonałam do hybryd. Też dajcie znać. I w ogóle, czy robicie. Jeżeli macie ochotę się ze mną podzielić, że tak powiem, swoimi wrażeniami i dotrwałyście do końca tego filmu, to bardzo Was proszę o komentarz. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia.